się. Cześć, Łukasz. 1991. Odcinek 7, jeśli dobrze liczę. Czas szybko leci. Tak. Pamiętam, że mieliśmy pierwsze, drugie nagranie naszego wideobloga i zastanawiałem się, jakie płyty wybrać, a teraz mam tyle płyt, że nie wiadomo, co wybrać. Że też nie wiadomo, ale z drugiej strony. Także tak, na co się zdecydować. Na co się zdecydować, także. No ja mam podobnie, ja sobie obiecałem, znaczy miałem ostatnimi czasy problem, co wybrać, bo tych płyt mi zaczęło brakować, bo okazuje się, że słucham dużo nowej muzyki, a jednak mam w swoich płytach bardzo dużo płyt właśnie sprzed 91 roku, ale jak się okazuje, tych płyt mi po prostu co miesiąc przybywa. Mm-hmm. I mi się akurat udało zdobyć płytę, którą bardzo, bardzo chciałem zawsze mieć, czyli zespół Mid-Season, płyta Above. I jest to super grupa, boczny projekt kilku artystów ze sceny Seattle, bo nie wiem, czy wam się chwaliłem kiedykolwiek podczas tych naszych wszystkich programów, które robiliśmy w czasie pandemii, że no, ja byłem kiedyś wielkim grandżurem, można by powiedzieć. No, twoja stylizacja dzisiaj jest specjalnie związana właśnie z drugą połową, czy tam połową lat 90. Specjalnie założyłem tą czerwoną koszulę, ja teraz wam pokażę okładkę i specjalnie też spiąłem tak wysoko włosy. Włosy też zapuściłeś specjalnie do odcinka. Ponieważ tutaj Lane Staley, wokalista zespołu Alice in Chains, ma właśnie tak śmiesznie tutaj zrobioną kitkę i pomalowane oczy i wywinięte pewnie jakąś zalotką, której najczęściej używają kobiety. Trochę inną brodę mam. Tak, no, nie będzie tutaj promocji jakiejś tam odmienności, w sensie, no właśnie, takim niewygodnym sensie, czyli orientacji jakiejś seksualnej, czy, ale będzie to odmienny klimat grunge'u, bo może to już jest nawet płyta, która troszeczkę jest taką pierwszą płytą końca w ogóle grunge'u. Ona zwiastuje jakby zakończenie tego nurtu, tego podgatunku muzyki rockowej, ale o tym opowiem za chwilę. Moja płyta powstała w 1984 roku. Jest to płyta zespołu U2, Unforgettable Fire. Płyta, którą uwielbiam. Płyta, do której często wracam, nawet częściej niż do płyty, która jest bardziej znana, do Joshua Tree, nagrana zaraz po tej płycie, czy jakiś czas po tej płycie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może dlatego, że słuchanie zespołu YouTube zacząłem od tej płyty. Tutaj nie ma za wielu chyba hitów, prawda? Jest trochę hitów, ja zaraz o nich opowiem. Ale chciałbym podkreślić przede wszystkim to, że ostatnio, jako że wróciły giełdy płytowe i wróciły spotkania z ludźmi, to przypomniałem sobie o producentach tej płyty, bo dzięki nim powstało nowe oblicze zespołu U2, a mowa tutaj o Brianie Eno i o Danielu Lanois, bo Brian Eno i Daniel Lanois są producentami tej płyty i mają olbrzymi wkład do nowego brzmienia, znaczy teraz starego, bo tak, ale wtedy to było, ale nowe. Wtedy było nowe i nowe podejście do muzyki. I to jest jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, i bez tych dwóch panów płyta nie byłaby taka przebojowa. Chociaż na płycie jest trochę przebojów, bo przede wszystkim Unforgettable Fire, tytułowy, mm-hmm. który szeroko odbił się echem również w polskim radiu Trójce i na liście przebojów programu trzeciego, która wtedy była bardzo popularna w latach 80. To także Pride in the Name of Love, utwór, który jest bardzo, bardzo znany i często wykonywany. Pride jest z tej płyty.
Słucham? Pride, tak? Tak. Aha, Ale pod tytułem The Name of Love, tak? Dobrze, dobrze. No i jeszcze jest utwór Bad, który kojarzy się z niesamowitym występem U2 na Live Aid w 1985 roku, gdzie właśnie Bono wyskoczył poza scenę, zatańczył tam z jakąś dziewczyną i w ogóle no, zespół wtedy zamienił się w wielką, znaczy w gwiazdę światowego formatu. Ten koncert im pomógł. Tak, ten koncert im pomógł. Zresztą skradły Live Aid występy dwóch wykonawców. Już żeśmy o tym wspominali, ten jeden zespół to jest uwieńczenie kariery, bo nie wiedzieliśmy wtedy, że już przestaną koncertować. To chodzi o zespół Queen. Tak. To był niesamowity występ, ale to był zespół, który grał już wiele lat, no kilkanaście. Już byli w schyłku swojej kariery. No tak. Można tak powiedzieć. Oni sami nie wiedzieli, natomiast 6 lat później Freddie Mercury odszedł, prawda? Tak. Natomiast występ w miarę młodego zespołu, który wspinał się po szczytach kariery, to właśnie był punkt zwrotny, jeżeli chodzi. Potem Joshua Tree, potem wielkie trasy koncertowe i stał się największym zespołem na świecie. Dzisiaj trochę jego sława trochę wyblakła. No, ale spotkanie dalej mają wyprzedane. Oczywiście, natomiast jesteśmy w latach 80. I to jest płyta, na którą warto zwrócić uwagę. I to jest też płyta, która po raz pierwszy jest tak amerykańska, bo płyty nie nagrywali w Stanach Zjednoczonych, natomiast fascynacja Ameryką jest tutaj wyraźna. Może nie okładkę, bo na okładce jest zamek. Nie ten zamek, na którym w Irlandii, w którym nagrywano tą płytę. No, bo ja sobie tutaj... Ale jest tam kawałek jakiegoś takiego. No jest, stepu. A tutaj mam napisane, że na album był nagrywany w zamku Slane w hrabstwie Meath i został wykończony w Windmill Lane Studios w Dublinie. Natomiast zamek uwidoczniony tutaj na okładce płyty to jest zamek w miejscowości Athlone w hrabstwie West Meath. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. I mimo tego, że jest tak bardzo nastawiony na Amerykę, to jednak jeszcze osadzony w Dublinie, chociaż Ameryka i Irlandia z punktu widzenia historycznego to właściwie jest jedna kraina, bo wiele osób z Irlandii w latach XIX wieku emigrowało za chlebem i za lepszym życiem do Stanów Zjednoczonych. I może to taka jest koda zamykająca te dzieje tych dwóch narodów, czy dwóch miejsc na świecie. Ale płyta jest zaangażowana w różne teksty, nie tylko związane z Ameryką, ale tytułowa Unforgettable Fire jest to odzwierciedlenie wystawy, która jest związana z ofiarami bomby atomowej w Hiroshimie. I to jest właśnie taki hołd dla różnych wydarzeń na świecie, bo jak wiemy dobrze, że zespół tu jest zaangażowany również politycznie, szczególnie Bono ze swoimi tak. różnymi akcjami. No i to jest właśnie taki przykład początku tych fascynacji i walki o różne rzeczy na świecie i to, że zespół zauważa różne problemy i różne rzeczy, które są związane z historią i nie tylko bolesną historią, historią świata. Twoja płyta jest zaangażowana politycznie? Nie, moja płyta nie jest zaangażowana politycznie, chociaż można troszeczkę naciągnąć tutaj. Przede wszystkim powiem o muzykach, tak jak wspomniałem wcześniej, supergrupa. Ale wyjaśnię dla niektórych, wiem, że teraz pewnie ci, co wiedzą, to się trochę
będą nudzić, ale no super grupa, często kiedy używam tego sformułowania, to wszyscy myślą, że mówię super na zasadzie takim pejoratywnym, znaczy może nie pejoratywnym, ale takim takim potocznym, super że muzyka, super zespół. super. Nie, 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 super grupa to jest określenie zespołu, w którego skład wchodzą muzycy, którzy grają na co dzień w swoich rodzimych zespołach, a to jest tylko taki boczny projekt. Zazwyczaj te cztery, tam tyle ile z muzyków wiadomo, i tyle zespołów, zazwyczaj są zespoły bardzo popularne. Stąd nazwa właśnie supergrupy. I w skład tutaj tej supergrupy, oczywiście już wspomniany przeze mnie wcześniej, Layne Staley, wokalista zespołu Alice in Chains, Mike McCready, gitarzysta grupy Pearl Jam. Mamy tutaj jeszcze Johna Bakera, Sandersa, basistę, i ten zespół akurat jest mniej popularny tutaj u nas, The Lamont Cranston Band. Nawet nie wiem, co grałem do końca. I Barrett Martin, perkusista zespołu Screaming Trees. Jeżeli nie kojarzycie, to może nazwisko Marka Lanegana, wokalisty, który później też rozpoczął karierę solową, i chyba tutaj bardziej jego twórczość solowa jest popularniejsza niż zespół Screaming Trees. Chłopaki poznali się, basista i tutaj McCready z Pearl Jamu, poznali się na odwyku narkotykowym. Wrócili do Seattle i tutaj pojawił się właśnie perkusista. Wciągnęli go w ten projekt, a na koniec dołączył Layne Staley, na którego też chwilkę czekali, ponieważ także wrócił z odwyku. Płyta jest terapią, tak? Płyta jest troszeczkę terapią. Płyta jest terapią. Tekst, za teksty odpowiada tutaj Layne Staley i są bardzo, bardzo takie mroczne, bym powiedział. Bardzo mroczne. On miał wtedy już wielki kryzys. On też po części był związany z jego wieloletnią partnerką i mocno to się gdzieś tam odbiło na jego twórczości, a także na życiu prywatnym. Prawdopodobnie też nadużywanie narkotyków też było z nią powiązane. Ja bym nie chciał jej tutaj obarczać winą, ale... No, umarła w tym czasie, tak? Przedawkowania, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, chyba tak. Wiem, że na pewno Layne Staley w roku 2002 też właśnie przedawkował i już go z nami nie ma od 19 lat. Płyta dla mnie rewelacyjna. Ja w ogóle, tak jak wspomniałem, uwielbiałem muzykę grunge'ową. Około uwielbiam. Znaczy uwielbiam, ale już nie słucham i tak naprawdę z tych wszystkich tam zespołów też nie wszystkich słuchałem, ponieważ tam część grup była taka mocno jednak osadzona w gatunku takim punkowym. Ja dopiero do tego gatunku dorastam, tak bym powiedział, więc może jeszcze odkryję, ale no, słuchałem tych najpopularniejszych, głównie czterech, czyli właśnie Alice in Chains, który raczej łączył grunge z metalem. Nirvana. Nirvana oczywiście, Pearl Jam, no i Soundgarden. I zanim w ogóle te zespoły gdzieś tam poza Soundgarden wypłynęły na szerokie wody, to jeszcze był taki projekt Temple of the Dog, który był tutaj hołdem dla Andrew'ego Wooda, który był prawdopodobnie jakby protoplastą sceny grunge'owej. Pierwszym grunge'owcem świata. Pierwszym grunge'owcem, który no, niestety tam też mu się zbyt wcześnie odeszło i też z powodu właśnie narkotyków. Ale najbardziej po latach doceniam ten właśnie album, ponieważ tutaj jeden z krytyków pięknie opowiedział o tej, że jest... Aha, to był magazyn Melody Maker, brytyjski magazyn, który określił album Above jako połączenie country z Black Sabbath. Bardzo dobre określenie. Rzeczywiście słychać tutaj takie właśnie wschodnioamerykańskie brzmienia kantrowe, chociaż ja bym powiedział, że tutaj jest więcej bluesa, jest w jego naprawdę bardzo dużo. Pojawia się też jazz,
pojawia się hard rock, pojawia się blues rock, rock alternatywny, nie wiem jak to ująć. Każdy utwór jest troszeczkę inny. Są utwory totalnie spokojne. Są utwory, w których pojawia się kontrabas, wiolonczela, marimba, wibrafon. No, coś niebywałego. No niestety czujemy jakby z muzyki pewną ciepło, jakąś taką radość. Niestety teksty wszystkie są dosyć przygnębiające, ale bardzo ciekawe. Płyta z 95 roku, czyli Alice in Chains w tym momencie już byli bardzo, bardzo popularnym zespołem w Stanach Zjednoczonych. Wydali już płytę pierwszą, wydali Face Life, tak? Później były te epki Sub, później Dirt. Album po Dirt umocnili swoją pozycję i stali się naprawdę popularnym zespołem. Później Gerald Fleece, kolejna epka i to było tak na przełomie właśnie Gerald Fleece i ich ostatniego albumu, który był zatytułowany po prostu Alice in Chains, a Pearl Jam wtedy chyba nagrywał moją ulubioną płytę No Code, No Code, którą miałem okazję trzymać ostatnio w rękach w wersji winylowej. Niestety pan zażyczył sobie 300 zł za używany egzemplarz, ale już wiem dlaczego. No, okładka jest genialna, jest w ogóle rozkładana na jej części, bardzo mało egzemplarzy. Może kiedyś. A czy to jest płyta, która jest uzupełnieniem dyskografii, może być uzupełnieniem dyskografii Alice in Chains, czy niekoniecznie? To jest właśnie takie połączenie i trochę słuchać, trochę właśnie takie wymieszanie Pearl Jamu z Alice in Chains, ale jest tutaj jeszcze dużo takiego, takiej psychodeli, której w zasadzie żaden z tych zespołów nie ma. Czyli rozumiem, że to jest takie miłe uzupełnienie dyskografii, czy w ogóle grunge'owego podejścia do życia. Tak, tak? Tylko to on się troszeczkę wyłamuje z tego grunge'u poprzez te takie właśnie mocno bluesowe tutaj wpływy. I tak naprawdę moim zdaniem ta płyta jest już takim schyłkiem sceny grunge'owej. To, co się już później działo, druga połowa lat 2000, może zespoły stały się popularne na zasadzie właśnie grania koncertów, ale jeśli chodzi o wydawnictwa, to już... Formuła się wyczerpała. Wyczerpała się. Znaczy, dalej jest mnóstwo zespołów, które w ten sposób grają, czy się do tej sceny grunge'owej odwołują, ale to są takie krótkie takie zrywy, które są fajne na chwilę i później przepadają. Nie jest to płyta rewolucyjna, ale jak dla mnie jest ona ciekawa, bo jest bardzo złożona. Dla niektórych dziennikarzy to był ogromny minus i tutaj zarzucali niespójność albumu i na 5 gwiazdek dawali mu 2, 2,5. Ja niestety nie jestem fanem z jakiejś tam spójności. Jeżeli jest jedno brzmienie na płycie i słychać, że to cały czas gra ten sam zespół, tak jak robił to Led Zeppelin, to nie uważam, że to, że na płycie się pojawia utwór reggae, za chwilę flamenco, później hard rockowy, heavy metalowy, nie uważam, że to jest minus dla albumu. Wręcz przeciwnie. Zauważyłem, że uwielbiam sinusoidę, czyli po prostu grania od ciszy po prostu po bardzo, bardzo hałaśliwe momenty. Po prostu takiej dynamiki w muzyce zawsze, zawsze szukałem i widzę, że mi to zostało. Szukam dalej. Z takich ciekawostek zespół zagrał przez ten okres, w którym istnieli, tylko 8 koncertów. Akurat były rejestrowane te koncerty? Jeden jest zarejestrowany i został wydany na VHS-ie i w roku 2013 tutaj MacReady i perkusista tutaj Barrett Martin chcieli właśnie przypomnieć, oddać hołd chłopakom zmarłym, bo i basista zmarł chyba rok czy 2 lata później po Lane'ie. I chcieli właśnie tutaj oddać im hołd, więc zrobili wznowienie tego albumu. Wyszedł on przede wszystkim chyba, nawet teraz mogę kłamać, ale on chyba pierwszy raz w roku 2013 pojawił się na winylu. Do tego wyszła właśnie podwójna płyta CD z płytą DVD.
dodatkowo i weszły utwory, które były przygotowywane na drugi album i na tym wydaniu, tak, są tutaj właśnie dodatkowe utwory i one są też jakby w hołdzie dla zmarłych, ponieważ stwierdzili, że muszą je dodać i na pewno chłopakom by się spodobały te wersje, w których zaśpiewał właśnie Mark Lanegan. Co tu sobie jeszcze zapisałem? Aha, okładka. No właśnie, o okładce o swojej mówiłem, a teraz wypadałoby, żebyś powiedział coś o swojej okładce, o okładce swojej płyty. Tak, tutaj okładkę narysował sam Lane Staley. Przedstawia kobietę z takim trochę demonem. Bardzo taka rycina, bym powiedział nawet. Dosyć skromny jest ten rysunek, ale bardzo, przepraszam, bardzo wymowny. Lane Staley oczywiście okazuje się, że był talentem, był artystą wielu talentów. I najważniejsza rzecz, którą zapisałem sobie jako pierwsza i nie powiedziałem, że jest taka książka, ty może byłeś o niej słyszałeś, książka się nazywa Prorok, napisał ją Khalil Gibran. Słyszałem o tej książce, ale czytam tylko fragmenty, które gdzieś były w internecie. Bo to jest taki zbiór takich opowiadań bardzo po prostu ważnych i bardzo wpłynął tutaj na życie Lane'a. On tą książkę czytał właśnie w momencie, kiedy nagrywali ten album. Co ciekawe, ten album powstał w 4 dni. No, wielkie dzieła powstają w krótkim czasie. Także. Jak praktycznie, jak, nie wiem, zespół jazzowy. Weszli do studia, w 4 dni to nagrali. Utwory powstawały tak naprawdę, część, tam 3 utwory powstały na próbie, część na próbie przed koncertem niezapowiedzianym. Później na szybko coś w studiu jeszcze w ciągu tych 4 dni dopisali i moim zdaniem to jest rewelacyjne, ponieważ tak ja mam, że pierwsza myśl jest często najważniejsza, pierwsza emocja jest najważniejsza, a że to są doświadczeni muzycy, więc potrafili grać, więc nie musieli tutaj szlifować tego materiału, czy poprawiać nieskończoność z jakichś tam właśnie powodu błędów, czy niedociągnięć. Ale są takie płyta Unforgettable Fire, gdzie producenci Lanua i Ino dopieszczają te rzeczy w niesamowity sposób. Chciałbym jeszcze uzupełnić, bo mówiłeś o narkotykach. Utwór Bad mówi o nałogu na heroinowym. Natomiast Pride, o którym żeśmy też wspominali, to jest hołd dla Martina Luthera Kinga. I tutaj te obrazy ofiar Hiroshimy w jednym muzeum w Chicago zespół sobie oglądał i to jest właśnie takie echa tej wizyty w Chicago w muzeum, ale tutaj opowiadasz o różnych perturbacjach, jeżeli chodzi o składy, jeżeli chodzi o muzyków, którzy odchodzą za szybko i nie wiadomo, znaczy wiadomo dlaczego, bo prowadzą niezdrowy tryb życia, tak go nazwijmy, a tutaj zespół U2 to jest jeden z niewielu zespołów na świecie, który od ponad 40 lat jest w niezmienionym składzie. Tak. To jest Bono, The Edge, Adam Clayton i Miller, zapomniałem imienia. Larry, przepraszam wszystkich fanów YouTube. I bardzo cenię ten zespół i tą płytę, dlatego że można sobie ich talent i ich podejście do muzyki patrzeć tylko i wyłącznie z punktu widzenia czasu i tego, co tworzą, a nie z punktu widzenia różnych muzyków, którzy przychodzą przez zespół. To też jest dobre i dosyć unikalne, jeżeli chodzi o muzykę, szczególnie jeżeli zespół gra ponad 40 lat, bo pierwsza płyta YouTube to jest rok 1978. 78. Tak, albo 8. No chyba zespół powstał w 70. Tak, 8, powiedzmy, chyba była. 80. No ale powiedzmy do 78 roku, czyli ponad 40 lat w niezmienionym składzie i cały czas ich bawi to granie. I
I trochę twoja płyta do mojej jest w opozycji pod każdym względem. Tutaj nagrywali długo, krótko, tutaj składy, które się zmieniały, nałogi, tutaj mniej nałogów, bardziej jakiegoś tam podejścia artystycznego, mniej ekspresji. W każdym razie jestem przekonany, że zarówno płyta moja, jak i twoja są to są świadectwa swoich czasów i epoka grunge'u dzisiaj wydaje się być tą, która wpłynęła bardzo na muzykę i mimo tego, że się skończyła, to tak czy inaczej jest to ciekawy czas dla muzyki. Tak. A również ciekawym czasem dla muzyki jest to, że dwaj panowie producenci zaczęli tworzyć niesamowite rzeczy jako solo przede wszystkim Brian Eno, ale Daniel Lanois, który również w wielu miejscach się udzielał. I ciekawie słuchać tych płyt, zarówno jednej, jak i drugiej, z punktu widzenia właśnie dystansu czasowego. Tak? Mamy rok 2021 i mamy 30 parę lat, 20 parę lat się cofamy i znowu mamy po kilkanaście, po 20 lat i próbujemy sobie przypomnieć te rzeczy. To są płyty, które są warte i wydaje mi się, są warte sobie przypomnienia. Albo Poznania, bo twoją płytę, ona nie jest popularna tak jak Unforgettable Fire. Jest i nie jest. Ja widzę, że nakład prawie się już no tak, czerpał, ale jakbyśmy, jak rzucę hasło YouTube, to wszyscy będą wiedzieć, raczej tak. O co chodzi, ale pytanie jest takie, bo mamy lato, czy to są płyty na lato? Na letni wieczór. Na letni wieczór. Ja jestem przekonany o tym, bo... Ale taki letni wieczór nie na imprezie w mieście, gdzieś tam, może raczej w zaciszu domowym. Tak. A ja sobie marzę posłuchać płyt U2 w Stanach Zjednoczonych. I mam nadzieję, że uda mi się zrealizować w najbliższej przyszłości, może za rok, dwa, trzy, że pojadę sobie i przesłucham sobie płyty YouTube na jakiejś pustyni, gdzie drzewa... Tam, gdzie zazwyczaj lubią układki, prawda? No właśnie, także tak to jest i warto wracać do tych płyt, mimo to, że to są rzeczy dla ciebie nowe, bo 1991 jest taką tą naszą granicą między nowym a starym, ale obydwie są już takie trochę leciwe. Trochę leciwe, tak. I oczywiście tutaj dopowiem, że pan Brian Eno będzie się bardzo to nazwisko często tutaj powtarzać w naszym programie i zanim zaproponujemy jego muzykę, no, to jeszcze usłyszycie właśnie przy wielu różnych wydawnictwach jego nazwisko, bo to też wybitna postać, która wpłynęła na brzmienie niejednego zespołu. A ja jestem fanem Briana Eno od co najmniej 20 lat, a Łukasz jest fanem nowym Briana Eno, poznał... Znaczy ja go poznaję bardziej od strony właśnie produkcyjnej, właśnie, ale ostatnio też zagłębiam się w jego muzykę ambient, której jest twórcą. No tak, ale to może kiedyś indziej. Kiedy to indziej. Jest temat na inne spotkanie, może w ramach cyklu 1991, ale teraz posłuchajcie sobie płyty U2, Unforgettable Fire, 1984 rok i... Zespół Mad Season, album Above, jedyny, który wyszedł rok 1995. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.